19 października 2024 roku odbył się 7. Bojanowski Duatlon, w którym udział wzięło 130 zawodników, startujących zarówno indywidualnie, jak i w sztafetach. Ja chciałabym tak tylko bardzo krótko, bardzo serdecznie Państwu podziękować za takie liczne przybycie. Nieskromnie powiem, zarezerwowałam nam taką piękną pogodę. Życzę wszystkim powodzenia, zawiązanych dobrze sznurówek, żeby się nic po drodze nie wydarzyło, wszyscy bezpiecznie wrócili na metę. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, też nie będę przedłużał, bo czasu nam zostało do startu zbyt mało. Powodzenia, bezpiecznego biegu, bezpiecznej jazdy i dobrej zabawy przede wszystkim. Wśród uczestników nie zabrakło reprezentantów gminy Bojanowo oraz stałych bywalców zawodów. Z roku na rok wydarzenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 3, 2, 1, wyniki w kategorii generalnej mężczyzn przedstawiają się następująco. Pierwsze miejsce zajął Norbert Szymkowiak. Drugie miejsce zdobył Michał Ratajczak. Na trzecim miejscu uplasował się Norbert Kołodziej w kategorii gminnej mężczyzn. Pierwsze miejsce zajął Jarosław Mansfeld. Drugie miejsce przypadło Mateuszowi Chmielińskiemu. Na trzeciej pozycji uplasował się Paweł Szczepaniak w kategorii generalnej kobiet. Na najwyższym stopniu podium stanęła Patrycja Bielecka. Drugie miejsce zajęła Karolina Bielecka. Trzecie miejsce przypadło Agnieszce Wilczak w kategorii gminnej kobiet. Pierwsze miejsce zajęła Ewa Szumna w kategorii generalnej sztafet. Pierwsze miejsce wywalczył zespół Rebudach Plus Bike Team w składzie Jakub Skrzypczak i Maciej Chodura. Drugie miejsce zajął Miasko Kurpi Team w składzie Dawid Miaskowski i Krzysztof Kurpisz. Na trzecim miejscu uplasował się zespół Galibier, czyli Hubert Naglak i Mirosław Kajoch. W kategorii sztafet gminnych pierwsze miejsce zdobył zespół Piwnica Team w składzie Paweł Adamczyk i Piotr Kasperczyk. Drugie miejsce przypadło zespołowi Cafe Bar Derby w składzie Tomasz Karolczak i Karol Łukowiak. Na trzecim miejscu znalazł się zespół Timbers Bojanowo, czyli Marek Derlatko i Maciej Kąpielski. Najlepsi zawodnicy w kategorii Open, wiekowych oraz gminnych otrzymali statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe. Organizatorami imprezy byli gmina Bojanowo oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie.